Szanowni, mamy takie zadanie. Mamy stół, kota i żółwia. No, jeśli kot siedzi pod stołem, a żółw stoi na stole, to czubka głowy kota do czubka skorupy żółwia jest 130 cm. Jeśli mamy sytuację odwrotną, to żółw jest pod stołem, a kot siedzi na stole, to od czubka skorupy żółwia do uszu kota, do czubka głowy kota jest 170 cm. I pytanie jest, ile w takim razie wynosi wysokość stołu. No i oryginalne rozwiązanie tego zadania wygląda tak, że trzeba po prostu te dwa rysunki umieścić jeden nad drugim. To jest pierwszy rysunek, a to jest drugi. No i widać, że gdybyśmy tak postawili dwa stoły, jeden na drugim, żółwia i jednego kota pod stołem, a drugiego kota na drugim stole, no to od czubka głowy kota do czubka głowy kota byłoby 170 cm plus 130 cm, czyli 300 cm. No a jeżeli tak, no to można powiedzieć kotu, żeby zeskoczył i przenieść tą klamrę, ten nawias klamrowy w dół, no bo jeżeli przeniesiemy go o wysokość kota, no to w tą stronę też go przeniesiemy o wysokość kota i on się zacznie tam, gdzie stoi stół. I wtedy okaże się, że wysokość dwóch stołów to jest 300 cm, czyli jeden stół ma wysokość 150 cm. Ale istnieje inna metoda rozwiązania tego zadania. Taka, żeby najpierw zapisać to w postaci jakiegoś równania, a potem próbować to równanie rozwiązać, choć jeśli nie znamy jeszcze algebry, to możemy spróbować to rozwiązanie po prostu sobie narysować. No więc jak opisać ten rysunek? No, rysunek jest taki, że jeżeli do wysokości stołu dodamy wysokość żółwia i odejmiemy wysokość kota, no to dostaniemy 130 cm. No a z kolei ten rysunek można opisać w ten sposób, że jeżeli do wysokości stołu dodamy wysokość kota, a odejmiemy wysokość żółwia, to dostaniemy 170 cm. No więc jak to narysować? No, weźmy sobie stół. Na stole postawmy żółwia. Teraz to może tu jakoś tak się ustawię. Na stole postawmy żółwia. No i teraz musimy odjąć kota, tak? Znaczy do tej pory długość tego paska złożonego ze stołu i żółwia no, symbolizowała wysokość od początku stołu, od podstawy stołu do czubka skorupy żółwia. Ale teraz musimy się cofnąć, bo mamy odjąć kota. Jest pytanie, co znaczy odjąć kota. No, cofnąć się po prostu wstecz, zmniejszyć tę wysokość. Tak? No i teraz stąd dotąd jest 130 cm. No, co jest? Jeszcze raz. Dobra. Ta maszyna współpracuje z serwerem w Stanach Zjednoczonych i się czasem zacina. 130 cm. No i z tego rysunku od razu widać, z tego rysunku, może to trzeba troszeczkę przesunąć, żeby było lepiej widać. Z tego rysunku od razu widać, że wysokość stołu plus wysokość żółwia to jest to samo co 130 cm plus wysokość kota, tak? Więc możemy to narysować w ten sposób, że stół
plus żółw. Ja już nie będę pisał znaku dodawania, tylko po prostu dodawał. No, to jest to samo, co 130 cm plus kot. No dobrze, a jak opisać sytuację tutaj? No, przenieśmy może to 130 cm, żeby zrobić sobie więcej miejsca. No, tu mamy sytuację taką, tak? Stół. Plus kot. Równa się. A, przepraszam. Jeszcze nie równa się i teraz musimy odjąć żółwia. No to odejmujemy żółwia, idziemy w drugą stronę z żółwiem. Tak, tak samo tutaj to te dwa prostokąty symbolizują wysokość od podstawy stołu do końca kota, ale musimy teraz odjąć żółwia, więc cofamy się, zmniejszamy tę wysokość. No i to jest 170 cm. No i znowu widać, że znowu widać to, co tutaj narysowałem, mianowicie, że stół plus kot to jest to samo, co 170 cm plus żółw. Zaraz to przesuniemy troszeczkę wyżej, żeby to było lepiej widoczne. Jeszcze raz. No dobrze, no to teraz pytanie, co zrobić z tymi dwoma równaniami. Mamy stół plus żółw równa się 130 cm plus kot i stół plus kot równa się 170 cm plus żółw. No, możemy powiedzieć, no tak, no to w takim razie, może ja się zmniejszę po prostu, będzie wszystkim wygodniej. W takim razie mamy sytuację taką. Stół plus żółw to jest 130 cm plus kot. Jeśli do stołu i żółwia dodamy stół i kota, to dostaniemy 130 cm i kota i 170 cm i żółwia. No to robimy to. Stół. Żółw. Jeszcze raz stół. I kot. To się równa. Ach, najpierw to równa trochę niżej, pociągnę to niżej, tak żeby to się zmieściło ładnie pod spodem. No, stół plus żółw to było 130 cm plus kot. A stół plus kot to było 170 cm plus żółw. No i co teraz możemy z tym zrobić? No zauważmy, że kota i żółwia mamy po obu stronach, tylko w przeciwnej kolejności, tak? Więc możemy sobie zdjąć z tego dodawania wysokości wysokość kota i wysokość żółwia. To zmniejszamy lewą stronę o tyle samo, ile zmniejszamy prawą stronę. Zdejmujemy z wagi te same odważniki. Raz z lewej szalki, a raz z prawej. No i co widzimy? No, widzimy równanie takie, że dwa stoły
to jest 170 cm plus 130 cm, czyli 300 cm. No. Dwa stoły to jest 300 cm, 170 plus 130, czyli jeden stół to jest 150 cm. To samo rozwiązanie, które mieliśmy na poprzedniej tablicy, zupełnie inną metodą. No, widać, że takie rozwiązywanie równań na obrazkach jest całkowicie w naszym zasięgu i pozwala rozwiązywać zadania. Przez jakiś czas teraz będziemy zajmować się takimi zadaniami, no do których w starszych klasach będzie się układać równania, x, y i w ogóle rozwiązywać korzystając z algebry, a tu możemy to po prostu rozwiązać na rysunkach. Jeszcze raz pokażę, jak wyglądało to zadanie i jak wyglądało rozwiązanie.